Rozmawiam z Tomaszem Adamkiem niespełna na miesiąc przed pojedynkiem z Winnym Maddalone. Witaj, Tomku. Witam. Powiedz, jak idą przygotowania do tego pojedynku? Czy w związku z tym, że Maddalone nie jest tak silnym pięściarzem, przynajmniej na papierze, nie jest tak silnym pięściarzem jak Areola czy Grant, czy te przygotowania są trochę lżejsze dla Ciebie? Pracujemy tak samo jak do poprzedniej walki. 10 tygodni już minęło. 5 tygodni, jak jestem na sali z Rogerem. Roger siedzi tutaj na hotelu w New Jersey i nie trenujemy dwa razy dziennie. Już drugi tydzień kończy się. Roger, we sparred second week, yeah. We finish, yeah? Yes, yeah. Już kończymy drugi weekend, jak sparujemy. Także przygotowanie tak samo. Ja mam się uczyć nie tylko pod tą walkę, ale uczymy się już na przyszłe walki, na kolejne walki, wielkie walki, więc ten trening jest najbardziej przydatny. Stąd ta walka grudniowa, jakby się rozwijać, bo czuję, że się rozwijam i ten talent bokserski, który mam, by go pomnażać. Po prostu nie siedząc w domu, a trenując w gymie, no bo to jest moja praca i ja najbardziej jestem podporządkowany tej pracy. Tak jak czytałem Twoje wypowiedzi, to chyba z tych sparingów jesteś zadowolony, ze sparingów z Hammerem oraz z Bobbing Gunnem. To są dla Ciebie odpowiedni sparing partnerzy teraz. Znaczy się, dokładnie, znaczy my realizujemy swój plan. Roger wprowadza nowe elementy, uczy mnie amerykańskiego boksu, poprawia moje stare błędy, nawyki. Tutaj jest troszeczkę inne poruszanie się, co było widać w zasadzie walce, że wszyscy widzą, że zmieniłem sposób poruszania się w ringu i głowa jest bardziej, idzie przez kołtę, ciosy jak najbardziej lecą w powietrze i bardzo mało przyjmuję tych ciosów. No to właśnie chodzi w ciężkiej wadze i wszystko jest na dobrej drodze. Jeszcze się poprawiam, bo jeszcze mi dużo potrzeba, by być, nie wiem, nigdy nie będę perfekcyjnym pięściarzem, bo nie ma takiego, nigdy nie było i nie będzie, tak. Ale być gotowy na mistrzowskie walki, by pokonać tych mistrzów, no to właśnie tego treningu nam potrzeba i stąd mówię, tygodni w gymie, codzienna praca z Rogerem i nauka. Ile maksymalnie rund sparingowych podczas jednego treningu uda Ci się odbyć? Około 8, 10? Nie, tu jest taki system, rośnie, sparujemy od 4 rund, potem jest 6, potem jest 8, jest 10 rund, na przykład jeden trening jest tam sparing 12-rundowy albo 10, zależy ilu, jaki są jakości sparing partnerzy, to zależy, jeszcze nie sparowaliśmy 10 rund. Najwięcej to było 6, także będzie to narastało z biegiem tygodni. Ale to pewnie jest tak, że i Hammer i Gun wymieniają się na przykład co 2-3 rundy i zawsze po tak prostu. Jest, zawsze, tak jest, zawsze tak jest. Nigdy nie sparuję się z jednym, bo ja potrzebuję wysiłku, więc trzeba musi chodzić świeżo, by mnie po prostu zmuszać do ciężkiej pracy. Usatysfakcjonuje Cię w pojedynku z Maddalone zwycięstwo na punkty, czy będziesz chciał jakoś podkreślić tą swoją wygraną, tą swoją przewagę, na przykład drugim nokautem w swoim wadze Ja ciężkiej? zawsze wychodzę do ringu, by zwyciężać, a jak zwycięży, to musi poczekać do 9. Najważniejsze jest to, że Roger zadowolony z mojej pracy, że unikam ciosów. Tak wczoraj sforowałem, praktycznie nie przyjąłem żadnego ciosu, który by mnie tam mógł trafić czysto i tak dalej. I właśnie o to chodzi. Jeżeli tak walkę stoczymy, będę unikał ciosów, a będę zadawał, to nieważne jak wygram. Ważne, że mam mieć czystą głowę bez siniaków, roślin i o to chodzi w bokcie, bo to daje mi większą żywotność na walki, kolejne walki. Mówię też o wieku, no bo przecież jeśli ciosy przyjmuję, no to te lata się skracają żywotności w ringu, a przez właśnie unikanie i luźne boksowanie czy luźny balans ciałem, no te lata można te właśnie przedłużyć. Dużo masz takich przygotowań pod względem taktycznym do Maddalone? Dużo jego walk musiałeś zobaczyć? Czy raczej jesteś zwolennikiem, żeby samemu dobrze się przygotować, a niekoniecznie oglądać się na rywala? Jak to jest w Twoim przypadku? Zawsze robisz to i to, no oglądasz troszeczkę, ale no głównie jest to przygotowanie z Rogerem do wytrzymałości i pracą nad wytrzymałością, znaczy techniką głównie z Rogerem, a wytrzymałość robię z Taylorem. Choć mówię, natarczujemy 5-7 rund codziennie, także ta wytrzymałość tak samo jest również z Rogerem. No i mówię, poprawiamy stare błędy i
to, co robimy, no idzie ku dobremu. Ty zawsze w wywiadach podkreślasz, że specjalnie się nie denerwujesz przed swoimi walkami, przed Areolą, przed Grantem mówiłeś, że jesteś spokojny. A powiedz, jak jest w tym przypadku? Czy troszkę to jednak napięcie jest mniejsze? Odczuwasz to, że jest jednak troszkę ta łatwiejsza walka przed tobą teraz? Ja nie uważam, że jest łatwiejsza walka, bo wchodzimy do ringu z Grantem, mówili to wszyscy, że będzie bardzo łatwa walka. Okazało się, Grant nie spał 3 lata i pracował, więc walka była jak była, było widać. Do każdej walki podchodzę skupiony i to, że się nie denerwuje, że mam tą silną psychikę, no to wiadomo, to jest dar od Pana Boga i mam nadzieję, że tak będzie do końca. Jeżeli tego braknie, to znaczy, że trzeba kończyć wspaniałą karierę. W każdym razie mówi, że no w każdym razie na pewno możesz powiedzieć, że Maddalonę nie lekceważysz, no bo wiadomo, waga ciężka. Nigdy nie lekceważę, nigdy nikogo nie lekceważę, tym bardziej wadze ciężkie, gdy jeden cios przekreśla walkę. A tych przykładów było wiele, gdy bokserzy mistrzowie troszeczkę zaniedbali trening i to było potem przykre, gdy przegrywali walki, więc ja mam do stresowania bardzo dużo, a Madalona do zyskania bardzo wiele, więc ja mam przed sobą walki i w przyszłym roku walki mistrzowskie, więc nie pozostaje mi nic, jak ciężko pracować na sali.